No właśnie tak to jest, że faktycznie musimy zacząć od jelit, dlatego że jelita są nazywane naszym drugim mózgiem, a one tak naprawdę są naszym pierwszym mózgiem, bo wszystko zaczyna się i kończy w jelitach. Mamy coś takiego jak mikrobiom, lub inaczej mikrobiotę, i to jest zbiór ogromnej ilości dobrych bakterii w naszych jelitach. I jeśli my będziemy karmić dobrym, czystym pożywieniem te nasze dobre bakterie w jelitach, one się będą odwdzięczały. Tak naprawdę my wszystko to, co jemy, to nie zasilamy siebie, tylko właśnie naszą mikrobiotę. I teraz jeżeli ta mikrobiota dostanie jakąś truciznę, no to faktycznie te dobre bakterie będą zanikały, natomiast będą wzrastały złe bakterie, które powodują, że chorujemy. Czy grzyby będą się rozrastały, czy pleśń w naszym organizmie, czy pasożyty, co jest bardzo szerokim tematem, zwłaszcza właśnie pasożyty, które zasiedlają nas. Jak ktoś mi tylko powie, nie, ja nie mam żadnych pasożytów, to znaczy, że ma ich bardzo dużo, nigdy się nie odrobaczał, bo jest to dla niego obrzydliwe, i po prostu nawet nie chcę o tym myśleć. Natomiast pasożyty, one przejmują czasami nasze działanie. To znaczy, one wydzielają takie toksyny do naszego organizmu, żeby skierowały nas wprost do szafki z cukrem.